Portal WRC.pl. Każdego roku, 22 września, miliony Europejczyków odkrywają nową jakość życia. Wyobraź sobie dzień, kiedy zamiast samochodem, autobusem pojedziemy ty i ja. Zostawiając załczniki na parkingu zgaszone, by odetchnąć od hałasu spalin bla. Przekonaj się, jak może wyglądać twoje miasto. Zostaw auto na parkingu. Dzisiaj jeździmy tylko koleją, transportem zbiorowym i rowerami. 22 września. Tylko spróbuj wyobrazić sobie dzień bez samochodu. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Do akcji przyłączył się również Wągrowiec. Dzisiejsze obchody to dobra okazja, by zastanowić się, czy musimy używać auta każdego dnia. Może lepiej jest przesiąść się z niego na rower lub autobus miejski. W Wągrowcu mieszka ponad 25 tysięcy osób, a na koniec 2013 roku w naszym mieście zarejestrowanych było 31 tysięcy pojazdów samochodowych, w tym około 25 tysięcy samochodów osobowych. W większości są to samochody ponad 10-letnie. Jeden samochód osobowy zużywa w ciągu godziny 6 tysięcy litrów tlenu, a średniej wielkości drzewo w ciągu godziny wytwarza 1200 litrów tlenu. A zatem, aby uzupełnić tlen zużyty przez samochód, swoją pracę musi wykonać aż 5 drzew. Co ciekawe, człowiek zużywa w ciągu godziny zaledwie 30 litrów tlenu. Stąd łatwo wyliczyć, że każdy samochód zabiera niezbędny do życia tlen aż 200 osobom. Dlatego nie tylko dzisiaj, ale również w inne dni warto pomyśleć o odstawieniu samochodu do garażu i korzystania z niego tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Każdego dnia wciąż od nowa to samo, nie zdążasz do pracy, choć wyszedłeś rano, bo połknął cię korek jak zatruta rzeka. Płyniesz jej środkiem, choć chciałbyś uciekać, ogłuszenie hukiem maszyn w dymu obłokach, niewolnicy w swych prywatnych nowoczesnych gablotach. Duszącym smogiem zatruwamy nasze miasto, niestety na ulicach zawsze będzie za ciasno. W swych samochodach. Portal WRC.pl.